Ale on taki jaki jest poważny wasz dyrektor. I witamy zespołu na Gdańsku, zespół Wrocławiu w czerwonej. Stoję na teraz goście żółtych koszulkach i niebieskich spodenka. Przypomnę jeszcze pokrótce składy. 33 Ziemowy, 33 Kwiatkowski, 5 Dąbrowski, 16 Kozłowski, 14 Gołębiowski, 13 Loret, 2 Banasiak, 8 Cybulski, 10 Kania, 7 Karpiński, 6 Sofiane, 9 Pyczka. Który? W Wrocławiu. 69 Kasiński, 2 Szczęsny, 3 Różański, 4 Lewandowski, 6 Kosowski, 10 Belkę, 11 Gąba, 13 Kijewski, 16 Klimek, 19 Trzeciak i 20 Harzewski. Co oni tu połowę wybrali? Dlaczego nie? Jeszcze dobrze. Tak, zawsze tak. Masz rację, nie? Trzeba coś zmienić. Może. Come on!
A wy pierwszy jest, sorry, tak. Ale drugi nie wiesz, co tam jest. A tam on da się kryje. Nie, lider jest, ale oni fajdą. Nie. O, to lipa będzie. Jakby lek dobry lepszy. Ale powiedz mi, ile jest u nas Dariusz grup trzecich? Bo ja doczytałem ten regulamin, że mogły być baraże, nie? Ale jakby wiesz, może niektóre się nie przystąpi, wiesz, byli. To są koszty, nie? No bo wiesz, bo tutaj już powiedzmy druga, pierwsza liga, to już Dariusz jeździsz. Ja nie robię. No. To strzelił? Strzelił, albo ten mecz. No idzie, Gląba. Czwarta? Szósta. W 6 minucie spotkania bramkę dającą prowadzenie zespołu Wrocławia strzelił Piotr Gląba. Chodźcie, zakładamy się, jaki wynik, czy nie? Panie Grzegorzu, każdy godzi po stówce. Ty, ale ty z ekspertem chcesz mi przegrać. No i trudno, no, raz się wygrywa, raz się przegrywa. Tak? Każdy godzi po stówce. Ja Marcinowi napisałem. A ja mogę kartą dotykowo? Tak, zbliżeniowo, tak. Do Torunia, go tam wziął. A ten wino Wrocławiu jeszcze jest, nie? Dusze nie jest. I ty z Zawisły. Ale przynajmniej ten nasz prorok to żadną szkołę. Gwiazdka szkoły elektrycznej. Przegrało, to można odrobić straty. Przegrało? Tak. Nie patrzyłem. Była Wiszynia. A Wisła Dobrzyń? A Dobrzyń przegrał 2-0. A 2-0. Nie wykorzystał karnego, a potem grał w dziesiątkę, nie wiem kto to. Czwartej widzę, bo trenerowi czwartej ligi tam było ze 70 widzów. Ilu? 70. Bo jest. Fiałka, na fiałka widzę przychodzi, na dziewczyny. 150 osób przychodzi. Tak,
Pyczka gra, nie? Gra. A który to jest? Który numer? Dziewiątka, chłopcze. Jeszcze powiem. Dziesiątka kańca. O kurde, Darek. Albo drugi, albo na zero. Czy nie strzelili do szatni? Tak, 1-0. To w przerwie może meczu zobaczyć. Co w okietku trochę tam coś tak, było? Tak. Jeszcze jeden? Yes. To na koniec nie będzie miał.
Czuję, że transfer będzie w tym na wiosnę. Jaki? Do tego, do GKS-u Bogaty będzie. Lomba pójdzie. Tak 40 bramek strzeli? No. To niestety mu się nie uda. Nie, uda mu się uda. Ja bym musiał dzisiaj nas strzelać. No dzisiaj strzeli 4. To dopiero będzie 23. No tak. No, ale jeszcze ile? 24, to za mało. Ile zostało się? 3? Nie. 2. Niech se pomyśli, ile już na strzelał Kuropaczyński. No tak. Których ja w wyższej widzę jednak. No tak. O, to było dobre. No, moc. Strzał. Jedyna rzecz, że może być tańsza. Thank you.
bramkarz nie jest taki, nie? Jak się nazywa ten bramkarz, nie wiesz? Kwiatkowski. A skąd on jest? To jest rezerwowy. Aha, tak? To dzień tak. Konia ma dzisiaj pewnie. Co? Dzień konia. Nie, bo ten normalny bramkarz na jakieś kursy jeździ zawodowe. Co wygrało 3-1? No. Ile było różnicy? Ile było 3 punkty? 3 albo 2. 3, bo Kowal przegrał z zremisowali ci wygrali. Ile? Z 5 zrobiło. 0-1. I bilans jest dla Chemika, bo wygrał u siebie. A no tak. Momenta wygrały. Ile? 3-1 chyba. Tak, 3-1. Kujerek przegrał 1-0. Kujerek to ciągle 1-0. I lider przegrał 5-1. Co? A prowadzi 1-0.
punktów mają. Już się pogubił. Ja nie mogę, nie no. O, trenera okrzenił. Panie, to jest najwybitniejszy sędzia, który nie powinien sędziować z B-klasy. Ten? Jak się nazywa? Grzegorz Gołdny z Lechmirowic. To chyba on tutaj na tym stadionie w tym meczu z Notecianką taki numer dał. A tak. Po którym nie powinien w ogóle już nigdy w życiu sędziować. To jest sędzia perspektywiczny. Co? Się mi nie złość. Się nagrywa. Ja tego nie będę wycinał. Tak, 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 no, tak. Mateusz. Wtedy 18. A który on jest roczny? 2001. Chyba jak patrzę na te różnego rodzaju, będzie za dekadę. To znajomi i trenerek. I ze mną w rodzinie. Co? Jego mama to jest siostra mojej żony. Nie, to ja wiem. Kadry, że jest Bydgoszcz. Ona wygrała. 1-0. W centrze. Solec przegrał u siebie 6-0 z Kalisza. Wydadzę nawet do takie. Jak był ten obrońca przy tym. Przy słupku stał przecież przy drugim. Nie wiem. Młody asystent nie ma pojęcia. Materiał do analizy. Sędzia Stępieski to wyjaśnił. Gdybyś trafiał, to bym miał szansę na 4. Jak nie gra, jak a piątka?
Chyba na inny mecz jesteśmy, panie Grzegorzu. Z piątką jest. No tak. Tak przy tym? Już go tam nie widziałem po prostu, zawsze był raczej. Jakiś godzina. O, proszę, ta interwencja. Druga woda. Nie wiem właśnie, spróbuj Ewa, byś mi cztery dwójki, nie wiem. Ewa z dużej. Nie wiem właśnie. Dokładnie, dokładnie. Spróbuj. A spróbuj, no zobaczymy. Myślnik. Myślnik. Nie wiem właśnie. Chyba tak, nie wiem. A Konrad z dużej 1972? Nie, ale ten siedzi. No dobra, w przerwie, zaraz za 5 minut jest przerwa, to zobaczę, no. Dobra. Parę centymetrów niższy. Znowu. Kożo, na plecach, kożo! Thank you.
Nie wiem, czy nie trzeciaka bym nie zdjął i frontkrzyżaka bym wpuścił. Bardziej do gry kombinacyjnej, wiesz, bo tutaj oni mogą pograć i muszą przyspieszyć grę przede wszystkim, kurwa. No. Bo tak to sytuacje są, brak skuteczności, nie? Ale mówię to. No dobra. Tak, to masz. Co najmniej wątpliwe. To jest 5 na pewno, nie?
Więcej nawet. Mać. Ja kurteczkę biorę chyba na kolana. Zimno mi w nogi. Czwarta. Thank you.
Artur, kto schodzi? Spotkania pierwsze od kolei w zespole Wrocławii. Podziękujemy grającego z numerem 16 do tej pory Patrykowi Klinkowi. Na jego miejsce z numerem 18 na wojsku witamy Kamila Falkowskiego. Kłosowski. Mateusz Kłosowski. Jeszcze robi się tą bramkę? To nie jest chyba. Nie. Aha, że strzelą. Strzelą, tak?
pierwszą minutę, 2-0 Tkaczewski. Stop!
Paweł, no teraz, ale ja ci powiem, ja nie raz też się tak zakręcam. Thank you.
Patrzę na te spalonki, faktycznie. Co to nie będę wiedzieć. Jaka zmiana będzie? Artur? A u nich? Kto schodzi? A w ziemi mówi? 15 wchodzi. No to tak, ale wchodzi, to ja widzę. Kapitan schodzi, bo opaskę przykazał. No to był Bart, ten Cybulski. Cybulski, 84 minuta spotkania. Następują dwie zmiany, jedna w zespole Ziemowita Oświęcimy. Podziękujmy grającemu z numerem 8 Bartoszowi Cybulskiemu, a na boisku przywitajmy z numerem 15 Daniela Roszka. I podziękujmy strzelcowi pierwszej bramki Piotrowi Gromie. A na boisku przywitajmy z numerem 7 Marcela Krosnowskiego. Ale z tego, co policja
czy trzy? Tak pokazał, że nie wiem. Dobiega to za spotkanie 13 kolejki piątej grupy drugiej Wrocławia. Aktualnie prowadzi ze swojej ziemowitości 3-0 przy motorze. Bramki zdobyli w 6 minucie Piotr Gąba, jeszcze 53-82 minucie Piotr Harzewski. A kibiców zapraszamy za tydzień na spotkanie w Kruszwicy z miejscowym Gąbem, gdzie Wrocławia zagra w Kruszwicy o godzinie 14, a zakończenie rundy jesiennej za 2 tygodnie tutaj na stadionie we Wrocławku w sobotę. Zapraszamy o godzinie 16. Podejmować będziemy aktualnego lidera tabeli rozgrywek piątej ligi u mnie Gniewkowo. Zakończyło się spotkanie na mistrzostwo piątej i grupy drugiej, gdzie Wrocławia Mocowej pokonała Ziemowita 83-0 po bramkach strzelonych w 6 minucie Piotr Gąba, 63-82 minuta Piotr Karzyski. A kibiców przypominam za 2 tygodnie tutaj na stadionie Ośrodka Sportu i Rekreacji Wrocławku o godzinie 16 podejmować będziemy aktualnego lidera tabeli u mnie Gniewkowo. Dziękuję, zapraszam na kolejne spotkanie.